Glistnik to temat dzisiejszego odcinka. Chwast, którego nasze babki używały do leczenia kurzajek. Ale czy tylko do tego i tylko na to pomaga? A może wewnętrzne stosowanie też coś daje? Ten rosnący w rowach i na nieużytkach chwast, chociaż coraz ciężej na niego trafić przez stosowanie oprysków przeciwko chwastom, jak się okazuje, jest bardzo cenną i przydatną rośliną nie tylko na kurzajki, ale też na szereg innych problemów zdrowotnych, o czym za chwilę opowiem. A tymczasem pamiętajcie o łapce w górę, słupku i dzwoneczku. Zapraszam! Glistnik, jaskółcze ziele, Helidonium majus. Można spotkać go najczęściej przy drogach, w rowach, parkach, zaroślach, ogrodach, na obrzeżach lasów, w lekko zacienionych miejscach, czyli wszędzie tam, gdzie jest odrobinę wielcej wilgoci oraz gleba próchnicza. Ja na duże skupiska trafiłam nad rzeką Wartą w Załęczu Wielkim podczas jednego ze zjazdów zielarskich. Zadziwia mnie to miejsce, tak z daleka od wszystkiego, cisza, spokój, brak zasięgu. Czysta woda, szum lasu, śpiew ptaków. I ta różnorodność ziół i chwastów. No dobra, rozmarzyłam się, ale już wracam do rzeczywistości. Skąd wzięła się ta nazwa? Jaskółcze ziele opisywane było już od wieków. Pisali o nim m.in. Papirus Ebersa około 1550 roku przed naszą erą. Ponadto opisywane było też Dioscuridesa, Piliniusza Starszego, Alberta Wielkiego, świętą Hildegardę z Bingen, Teofrasa z Eresos i wielu, wielu innych biologów, botaników, zielarzy, lekarzy, co może jedynie świadczyć o tym, że jest wartościową rośliną, chwastem i ziołem. Początkowo glistnik stosowany był w starożytnym Rzymie czy Grecji do zwalczania robaków przewodu pokarmowego oraz do leczenia schorzeń oczu. Z biegiem czasu zaczęto go wykorzystywać do leczenia żółtaczki i chorób wątroby. To ze sprawą jego koloru oraz smaku. W lecznictwie ludowym ziele było i nadal jest wykorzystywane do leczenia różnych zmian skórnych, w tym brodawek. Do końca XX wieku glistnik był wykorzystywany nawet w gastroenterologii. Jednak kiedy na przełomie XX i XXI wieku zaczęły pojawiać się doniesienia o jego szkodliwości, powoli zaczęto wycofywać się z preparatów w leczeniu konwencjonalnym. Jednak my zielarze nie zapominamy o tej roślinie i kultywujemy jego stosowanie nadal w bezpiecznych dawkach oczywiście. Łacińska nazwa glistnika, Helidonium, wzięła się od greckiego słowa helidon, oznaczającego jaskółkę. Nazwa jest związana ze zbieżnością terminów zakwitania i zamierania tej rośliny, z terminem przylotu i odlotu jaskółek, co opisywał Pedanis Dioscurides. Natomiast w XVII wieku pewien lekarz i botanik, niejaki Nicolas Culpeper, uważał, iż jaskółki wykorzystywały tę roślinę do regeneracji oczu w przypadku ich wydłubania u piskląt. W starożytnym Rzymie helidonium było stosowane w odniesieniu do maści na oczy wytwarzanej z glistnika. Jak podają różne źródła, glistnik ma wiele nazw zwyczajowych w różnych regionach Polski. Na przykład celidonia na Pomorzu, cyndalia na Śląsku, cyngalia w okolicach Kielc, cyncylia, złotnik w Wielkopolsce, żółtnik na Mazowszu, też żółcieniec, żółcień, żółtak, złotogroch, złotokwiat, glistewnik na przykład na Podlasiu, glistnik pospolity, glistnik większy, gliśnik, glizdownik, jaskółcznik na Białystoczyźnie, jaskółcze ziele, jaskółcze gniazdo, jaskulnik, sapon lub sapun na Śląsku, kładysznyk, jodyna, kurza ślepota, niebospad, psimlecz, roztopaść, samozełeń, sobacza lilia, brodawka, brodawnik, dar niebieski. Jednak najstarsze podania w języku polskim możemy znaleźć w rękopisie z 1468 roku pod nazwą Złotokwiat. Obecną nazwę naszego drogocennego chwastu zawdzięczamy Felixowi Berdau, który opublikował nazwę glistnik jaskółcze ziele Flora Krakowiensis. Glistnik jest jedną z pierwszych roślin, które można zobaczyć wiosną. Natomiast późną jesienią, jako jedna z ostatnich, ulega mrozom. Jest bardzo trwałą rośliną wieloletnią,
dorastającą do około 90 cm wysokości. Ma mocną i twardą łodygę rozgałęzioną, owłosioną. Liście pierzastosieczne, od spodu siwe, owłosione, kwiaty umieszczone na szczytach pędów żółte. Nasiona czarne. Kwitnie od maja do października. Najbardziej charakterystycznym znakiem rozpoznawczym glistnika jest jego żółto-pomarańczowy sok, który wypływa po oderwaniu jakiejkolwiek części tej rośliny. Skoro mówimy już o tym, jak wygląda, to teraz powiedzmy sobie o jego właściwościach. Do czego i w jakich przypadkach warto zastosować to zioło? Jego spektrum działania, pomijając fakt zwalczania kurzajek, jest dość szerokie i znane już od bardzo, bardzo dawna. Najczęściej stosuje się go zewnętrznie, ale warto też sięgnąć preparat do użytku wewnętrznego. Tylko należy pamiętać o przestrzeganiu proporcji do spożycia, jak i w przygotowaniu z niego różnych specyfików. Sięgajmy po niego, kiedy mamy na przykład bóle brzucha, bóle miesiączkowe, kolki jelitowe lub wątrobowe, oczywiście kurzajki, stany zapalne stawów, w tył reumatoidalne zapalenie stawów, kamicę żółciową lub moczową, wirusowe zapalenie wątroby, gruźlicę skóry, trudno gojące się rany, owrzodzenia, infekcje narządów płciowych, zastoje żółci, świerzb, nóżycę, zmiany toczeniowe, zmiany łuszczycowe, ból trzustki po wycięciu pęcherzyka żółciowego, skurcze odźwiernika, zaparcia, parcie na kał i mocz, częste w zapaleniach układu moczowego, zapalenie nerek, dusznicę bolesną, skurcze mięśni i naczyń w kończynach, bezsenność, nerwicę, stany zapalne jąder i jajników, HIV, ponieważ Disancor hamuje rozwój wirusów, bakteryjne zakażenia skóry, w tym trądzik i wszelkiego rodzaju wypryski, polipowatość jelita grubego i żołądka, guzy nowotworowe. Jest kilka leków, które są wykorzystywane do walki z nowotworami, właśnie zawierające poszczególne alkaloidy, występujące również w zielu glestnika. Takim lekiem jest na przykład Ukrain, który jest wyprodukowany z połączenia glistnika oraz leku o nazwie Tioteba. Oba te składniki są rejestrowane na Ukrainie jako lek. Lek ten jest toksyczny, ale tylko i wyłącznie przeciwko komórkom rakowym, gromadząc się w miejscu występowania guza, doprowadzając do enkapsulacji, czyli mumifikacji guza, powstrzymując całkowicie tym samym proces rozwoju i podnosząc operacyjność guzów oraz zmniejszając ryzyko przerzutów. Na stronie tego leku można wyczytać, iż podczas badań przeprowadzonych w latach 97-2003 przez doktora Ashoffa, pacjenci, którzy wyczerpali już inne możliwości walki z rakiem i poddali się leczeniu Ukrainem, odsetek pełnej remisji jest zaskakująco duży. Przy raku piersi jest to 31%, raku ogrężnicy i odbytu 16,7%, raku oskrzeli 7,7%, guza mózgu 66,6%, nerwiaka niedojrzały 60%, nasieniaka, czyli jądra 75%, pęcherza 50%, tutaj mówimy o nowotworze złośliwym pęcherza. Patrząc na to, gdzie wykorzystamy glistnika, możemy wnioskować, co też popierają badania naukowe, że glistnik posiada właściwości rozkurczowe na mięśnie gładkiej, przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i oskrzeli, moczopędne, żółciopędne, przeciwbólowe, bakteriobójcze, przeciwwirusowe, grzybobójcze, przeciwobrzękowe, detoksykujące, regulujące wypróżnienie, ułatwiające oddychanie, obniżające ciśnienie krwi, rozluźniające, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe, przeciwstresowe, nasenne, żółciotwórcze, hepatoprotekcyjne, antyhepatotoksyczne, zapobiega migotaniu przedsionków i komór, przeciwarytmiczne, cytotoksyczne, antymitotyczne, przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i znieczulające, przeciwmiażdżycowe, antyagregacyjne, przeciwświądowe, antyalergiczne, podnoszące stężenie hemoglobiny we krwi. Jakie substancje sprawiają, że glistnik ma tak dobre właściwości i jest cenionym chwastrem wśród zielarzy już od wieku? Na to pytanie możemy sobie odpowiedzieć, patrząc na jego bogaty skład chemiczny. Czyli glistnik zawiera alkaloidy, w tym koptyzynę, sangwinarynę, helidoninę, helarytrynę, berberynę, sparteinę, hemohelidoninę, metyksohelidoninę, helitrydynę, stylopinę, nitydynę, helelutynę, helerubinę, heledimerynę, kanadynę, koryzaminę, koptyzynę, sparteinę, turkieninę, która występuje w suszonym
ziemzielu. Karotenoidy, flawonoidy. W łodygach i kwiatach występują pochodne kwercetyny i kamferolu. Kwasy, czyli kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, pochodne kwasu cynamonowego i benzoesowego, kwas bursztynowy. Fenolokwasy, czyli kawowy, ferulowy, pekumarowy, aminy biogenne, czyli histaminę, metyloaminę, tyraminę, olejki eteryczne, witaminę C, A oraz kwas nikotynowy, tłuszcze, węglowodany, żywice, śluzy, cholinę, enzymy proteoliczne, glikogen, białka, glikoproteiny, w tym lektyna, CMA, która działa immunostymulująco i cytotoksycznie, saponiny, trójterpenoidy, garbniki, lipidy. Czy jaskucze ziele, czyli nasz glistnik, jest zielem trującym? Odpowiadając na to pytanie, to poniekąd tak. Zdarzają się zatrucia spowodowane spożyciem dużej ilości glistnika lub przetworów. Najczęściej do zatruć dochodzi u osób, które albo kompletnie nie znają tej rośliny, lub u narkomanów, którzy próbują zastąpić nią mak lekarski. Znane są też przypadki zatruć śmiertelnych wśród dzieci. Najczęstszymi objawami zatruć są bóle brzucha, biegunka, w tym również biegunka krwawa, ślinotok, pieczenie w jamie ustnej, zaburzenie świadomości, zawroty głowy, śpiączka, spadek ciśnienia tętniczego, zaburzenia krążenia, tachykardia, zapaść. U bardzo wrażliwych osób sok może powodować podrażnienie skóry, owrzodzenia, pieczenie i łzawienie oczu oraz obrzęk. W przypadku zatrucia należy jak najszybciej podać takiej osobie osłaniająco białko jajka kurzego lub chude mleko i jak najszybciej dotrzeć do szpitala, gdzie natychmiast powinno być zrobione płukanie żołądka. Ziele glistnika jest bardzo silne w działaniu i pewne pod jednym najważniejszym warunkiem, że surowiec zostanie w odpowiedni sposób pozyskany, przetworzony i stosowany we właściwych dawkach przy konkretnej chorobie. Jego działanie jest porównywalne do działania papaweryny, morfiny czy kodeiny, więc trzeba być bardzo uważnym i z głową stosować wszelkie preparaty z glistnikiem. I oczywiście kupować wyciągi tylko ze sprawdzonych źródeł albo mieć pewność co do jakości i czystości preparatu. Znalazłam kilka fajnych przepisów, które myślę, że warto wprowadzić do naszej domowej apteczki zielarskiej. W leczeniu polipowatości jeden ze znanych profesorów, pan profesor Aminiewa, wykorzystywał macerat ze świeżego roztartego ziela w proporcji 50 g na 500 ml wody o temperaturze 37 stopni. Po 3 do 5 godzinach macerat należało przefiltrować i podawać go we wlewie doodbytniczo po wcześniejszym zastosowaniu lewatywy oczyszczającej jelito. Lewatywę z maceratu należało podawać co 2 dni, 3 lub 4-krotnie. Natomiast po lipowatości żołądka podawał 30 do 50 g świeżego roztartego ziela po wcześniejszym podaniu niewielkiej ilości lekko zalkalizowanej wody. Na stronach doktora Różańskiego można znaleźć też inne przepisy, na przykład intrakt glistnikowy, nalewkę glistnikową, napar glistnikowy, macerat glistnikowy, wyciąg glicerynowy, mieszankę przeciwalergiczną i uspokajającą. I tak na przykład intrakt glistnikowy doktor Różański poleca zrobić jedną część świeżego zmielonego ziela lub korzeni, zalać 5 częściami 40 lub 50% gorącego alkoholu. Odstawić na 7 dni, przefiltrować. Stosować 2-3 razy dziennie po 5 do 10 ml na 100 ml wody. Zewnętrznie do pędzlowania chorych miejsc, czyli na przykład bolesnych nadżerakach w jamie ustnej, polipach, opryszce, liszaju, czy rakach, wychcinach, brodawkach, owrzodzeniach, wypryskach, zmianach toczniowych i łuszczycowych, w stanie nierozcieńczonym, do okładów, płukanek i przemywania skóry po rozcieńczeniu. Jedna łyżka na 200 ml wody przygotowanej. Nalewka glistnikowa. Ja sama taką robię, więc warto z niej skorzystać. Jedna część suchego zmielonego ziela lub korzeni zalać 5 częściami 40 lub 50% zimnego alkoholu. Odstawić na 7 dni. Przefiltrować. Stosować 2-3 razy dziennie po 5 do 10 ml w 100 ml wody. Zewnętrznie do pędzlowania bolesnych nadżerek w jamie ustnej, czyli generalnie to samo co w intrakcie. I dawkowanie jest dokładnie takie samo jak w intrakcie. Napar glistnikowy. Tutaj musimy zastosować jedną płaską łyżkę zmielonego ziela lub jedną łyżeczkę zmielonych korzeni. Zalać jedną szklanką wrzącej wody, odstawić pod przykryciem na 30 minut. Przecedzić. Pić 2-3 razy dziennie po 50 ml. Na stronach doktora Różańskiego znalazłam
też fajną mieszankę przeciwalergiczną i uspokajającą. Będziemy do tego potrzebować 1 łyżkę ziela glistnika, 1 łyżkę ziela melisy, 1 łyżkę ziele serdecznika, 1 łyżkę kwiatu rumianku. Wszystkie zioła musimy wymieszać i 2 łyżki mieszanki zalać 2 szklankami wrzącej wody. Odstawić na 20 minut, przecedzić, pić 3-4 razy dziennie po 150 ml. Dzieci ważące 25 do 30 kg mogą pić 53 ml. Ważące 35-40 kg 75 ml. 45 do 50 kg 107 ml. 3-4 razy dziennie. Wskazania do stosowania tej mieszanki to choroby skóry alergiczne i ogólne, np. polekowe, jakieś podniecenie nerwowe, lęk, bezsenność, nerwice, skurcze mięśni gładkich, zaburzenia trawienia, złe samopoczucie i wewnętrzny niepokój czy stres. Na grzybice natomiast znalazłam przepis na maść. Żeby zrobić taką maść, wystarczy kilka kropel świeżo wyciśniętego soku wymieszać na przykład z lanoliną i smarować zmienione chorobowo miejsce kilka razy dziennie. Myślę, że połączenie lanoliny z wyciągiem alkoholowym z glistnika też da podobny efekt. Jak suszyć ziele? Aby glistnik zachował jak najwięcej swoich cennych składników, należy go zbierać w odpowiednim czasie, a mianowicie najlepszy czas zbioru to maj i czerwiec, maksymalnie do lipca. Korzeń można pozyskiwać na przedwiośniu, wiosną bądź jesienią, a przed suszeniem surowiec należy szybko i jak najdokładniej oczyścić. Temperatura całego procesu nie powinna przekraczać 40 stopni Celsjusza. Suszyć oczywiście w zacienionym, suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od promieni słonecznych, rozłożony cienką warstwą, a zbiór należy przeprowadzić, zresztą jak wszystkie inne zioła, w ciepły dzień, w okolicach południa, w czasie, kiedy nie występują opady. Ziele zbierane w sierpniu nie ma już takich właściwości i podczas suszenia często żółknie. Ja, jak i wielu innych zielarzy, zalecamy zbieranie glistnika bez korzeni, chyba że występuje on w bardzo dużym skupisku, a akurat potrzebujemy korzeń. Ale generalnie najcenniejszym surowcem jest ziele i najlepiej zbierać je przy użyciu ostrego noża, tak aby nie uszkodzić korzeni. Wiąże się to z tym, że miejsc, gdzie występuje, jest coraz mniej. Nasze miasta są coraz bardziej zabudowane, a na wsiach, na łąkach i polach coraz więcej jest używanych pestycydów zabijających chwasty. Jak wiele substancji, ziół o działaniu leczniczym ma przeciwwskazania. Tak samo glistnik też je ma. Nie należy go stosować absolutnie, kiedy ktoś ma jaskrę czy zaćmę, przy chorobach wątroby, również już przebytych, niedrożności przewodów żółciowych, chorobach autoimmunologicznych, chorobach wrzodowych, żołądka lub dwunastnicy, chociaż tutaj są podzielone zdania. W wieku poniżej 12 lat, ciąży i karmienie piersią, przy zapaleniu błony śluzowej żołądka, jelit. Badania nad glistnikiem są prowadzone od wielu, wielu lat i nadal nie jest jeszcze wszystko odkryte. Choćby to, na jakiej zasadzie działa synergizm składników w ekstraktach. Dbając o własne zdrowie, warto pochylić się nad tą rośliną i zaopatrzyć swoją apteczkę w specyfiki na jego bazie lub samodzielnie wykonać preparaty, zwłaszcza jeśli mieszkamy w czystym terenie, z dala od miejskich zanieczyszczeń i oprysków. Jednak należy pamiętać, że suplementacja powinna odbywać się najlepiej pod okiem doświadczonego fitoterapeuty lub lekarza i oczywiście trzymając się ściśle zaleceń i proporcji. Bo jak powiedział Paracelsus, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, a tylko dawka czyni truciznę. Dlatego pamiętajmy o środkach ostrożności, zwłaszcza jeśli chcemy długo cieszyć się zdrowiem i życiem. Dziękuję za oglądnięcie kolejnego odcinka. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Będę mega, mega wdzięczna. Wiedząc, że Wam się podoba to, co robię, dostaję powera do nagrywania dalszych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!